Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Speedruna. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. I jedziemy z tematem 1654, aktualny ranking. Szukamy przeciwnika i gramy. No zobaczymy, jak dzisiaj będzie gra szła. 1699. Spróbuję zrobić pewien myk. Zagramy skoczkiem na C3. Taki ruch troszkę na różne debiuty. I teraz zagram skoczkiem na F3. Wyprowadzę sobie dwa konie. Kiedyś już taki myk stosowałem w speedrunie normalnym. I teraz wrócę skoczkiem na B1. Oddam przeciwnikowi 4 tempa, dobrze mówię? I wrócę skoczkiem na G1. To oczywiście może być nieco lekceważące. Znowu wyjdę skoczkiem. Pierwsze 6 ruchów albo i 8 ruchów skoczkami zrobię i wrócę, a jeszcze więcej tych temp oddam, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, i oddajemy na B1 i od tego momentu spróbuję grać już normalnie. No przeciwnik oczywiście zbudował centrum, jestem ciekawy, czy po prostu to się wszystko uda tak, jak będę chciał. Dobra, gramy posunięcie D3, troszkę przyblokujemy tu centrum, zagram teraz G3 i wstawię gońca za chwilę na G7, na G2, goniec C6, goniec pewnie będzie chciał zagrać tutaj. Skoczkiem zagram na F3 i zdążę zrobić roszadę. No, przeciwnik sporo temp dostał, bo aż 8. Pierwsze 8 ruchów skoczkiem. Tak trochę... Ja wiem, że tak grać nie wolno, ale to jest tylko i wyłącznie dla potrzeb eksperymentu. Sprawdzenia, czy przeciwnik jest w stanie to wykorzystać, bo 1700 to już nie jest mały ranking. Tutaj będzie zagranie E4. No dobra, roszadę trzeba zrobić, to już się czuję bezpieczniej. Ruch E4 to wybijemy, prawdopodobnie wybijemy i skoczek na G5. Aha, on zagrał tutaj. Dobra, zagramy posunięcie C3, żeby hetman miał już jakieś widoki i poderwiemy troszeczkę centrum. Wybicie wchodzi w grę? Chyba wchodzi. Jeżeli wybicie, to skoczek D2. Będziemy atakować pionka. No, pozycja oczywiście białymi jest bardzo zła z uwagi na stratę temp. Skoczek na D2, żeby tutaj od razu podważać. E3 może nastąpić. Tu wybicie, chyba wybicie. Zaraz, wybicie. Nie, nie mogę wybić, bo stracę materiał. Tak. Powiedzmy tu, to tutaj, to będzie ok. Wybije, on mi wybije tu, ja tu. Ale nie, ok, mogę wybić. Mogę wybić. Wybijemy i ten pionek E3 może być słabością. Ok, o właśnie. I teraz chyba zagram skoczkiem na F3. Spróbuję wymienić hetmany. Wymiana hetmanów byłaby bardzo korzystna dla białych. Tutaj po wybiciu, teraz w ogóle grożę tutaj. Dobra, wymienię hetmany i jest bardzo dobrze. Znaczy, jest bardzo dobrze. No, jest lepiej, bo teraz zagram G4 i wezmę pionka. I będę z tempem atakował kolejnego. Więc ta sytuacja się troszeczkę wyprostuje. No cóż, oczywiście takie granie skoczkami nie jest dobre, to jeszcze raz podkreślam, ale no, chciałem sprawdzić, jak tu przeciwnik sobie będzie z tym radził. Troszkę może grał za szybko, to też jest taka prowokacja do tego, żeby pionkami szybko do centrum, a tutaj trzeba po prostu armię całą rozwinąć, przygotować się. Za szybko też nie ma co atakować. No tak się to teraz ułożyło, że teraz po prostu przechwytuje inicjatywę. Jeszcze tak się zastanawiam, czy przeciwnik będzie miał tu jakieś opcje po skoczek. Nie, to będzie dobrze. Po prostu w następnym ruchu bije pionka. Dokładnie, bije pionka i grożę wybiciem kolejnego. Nawet na to przeciwnik pozwala. Grzech nie skorzystać. Skoczek E4 bardzo szybko gra. I tutaj zagramy sobie gońcem na D4, żeby spróbować wymienić. Już w ogóle szereg wymian może nastąpić. Jeszcze skoczka z B1 trzeba wyprowadzić. Dwa pionki więcej, no się już robi z tobie. Nie, w ogóle ruch G5, nie wiem po co w sumie. Tutaj wybijemy absolutnie. Król wybija i skoczek D4. Mogę zbić tu i zdobyć figurę, to jest jedna groźba. Druga groźba jest taka, że skoczek może zagrać na E6. Dobra, mogę zagrać na E6, ale jeszcze najpierw wybiję gońca na C6, żeby wymienić jedną figurę, i skoczek na E6 i wybiję za chwilę
tutaj na D8. Ok, to się trzyma. Skoczek D2. Tu oczywiście pionka oddaję. Wstawiam skoczka na C4, nie puszczam go na E3. Świadoma też decyzja, dlatego żeby szybciej figurę wyprowadzić. Jest jakość więcej. Możemy zastosować za chwilę związanie. Już związania nie będzie, ale próba wymiany. I tutaj zagram ruch E3. Sprowokuję go do wybicia. To uprości mi po prostu grę, bo potem zagram sobie wieża D6. Zobaczcie, nawet wszedł w ten wariant. No i wieża D6 i sprawa tutaj jest już prosta. No to bijemy chyba wieżą. No przeciwnik oczywiście gra dalej. Spróbuję wymienić wieżę. Jak zagra tak, to zagram tak, żeby nie oddawać pionków. No tutaj oczywiście już realizacja jest prosta. Wystarczy troszeczkę królem wyżej podejść. Wieża F5, jak da szacha, to drugą wieżą się zasłonimy i będziemy zbierać pionki. Tak też się dzieje, wieża F2. Czy przeciwnik wybije? Już mam pewien pomysł na kolejną partię. Chociaż zastanawiam się, czy nie próbować grać w ten sposób właśnie skoczkami, żeby dawać przeciwnikowi tutaj tempa i zobaczyć, czy są w stanie zrealizować tą przewagę podczas grania. No zobaczymy, jak to się ułoży w kolejnej partii. Na razie trzeba to dokończyć. No, oczywiście zawodnik tutaj no mógłby już poddać partię prawdopodobnie, ale ma prawo oczywiście grać do końca. No i pewnie myśli albo odszedł sobie od stolika zdenerwowany. Oczywiście to nie ma na celu, ta moja gra nie ma na celu, żeby tutaj kogoś lekceważyć czy zdenerwować, tylko wyłącznie sprawdzając, jak tutaj zawodnicy będą reagować. Oczywiście każdy ma prawo jak grać, więc co szkodzi grać po prostu skoczkami. Oczywiście też się wiele razy tak dziwiłem i tak sobie gadałem, jak przeciwnicy grali mi jakieś tam H6, A6 na początku, czy H5, czy A5, no ale mają prawo tak grać, no i tyle, że na przykład ja nie potrafiłem tego czasami wykorzystać, no to już jest wina moja, no i tak to jest, no. To są tylko ruchy. To są tylko posunięcia. No i dobra, myślę, że w tej sytuacji jakieś podciągnięcie pionka tutaj do góry. Okej. I podciągamy pionka kolejnego. Potem tak. Oczywiście król tutaj nie ma sensu, bo i tak nie może podciągnąć pionka. I teraz wieża. Jakieś tam opcje typu. Dobra. Może tak po prostu obronimy. Pionka na C3 przy okazji. Może tak, żeby nie było szacha, a wieżę sobie wstawię za chwilę na A2 i będę tutaj tego pionka chciał doprowadzić do pola przemiany. Taki ruch może nastąpić. Wieża E3. Nawet jak mi zagra tak, to ja po prostu tego pionka zbiję. Nie muszę go bić oczywiście, to bicie nie jest dobre, ale to i tak wygrywa pozycję bez problemu. Pionek zasuwa. I lecę królem po przekątnej. Odcinamy i batujemy jedną wieżą. Ok, lecimy z kolejną partią.
No i skoczek C6. I skoczek F6. I skoczek B8. I na G8. I skoczek na C6. I skoczek na F6. I skoczek na G8. I skoczek na B8. Zobaczcie, jak przeciwnik szybko gra. Okej, no i teraz trzeba... Zbudował kapitalne centrum. No i teraz trzeba próbować kombinować. D6 zagrajmy, żeby tutaj mieć otworzonego gońca. Może H6 teraz odpędzimy tego gońca. O, G5 zagramy. I z tempem goniec na G7. Tutaj zwiążemy tego skoczka, bo grozi wybicie i wzięcie pionka na D4. Jest możliwość tego skubnięcia oczywiście. Dobra, tutaj wybiję tego skoczka, dlatego że mam w planach już skoczek na C6 i zakotwiczenie się w centrum. Tak powiem wam szczerze, nie wyszło to aż tak źle w tej sytuacji. Jak to dziwnie psychologicznie na przeciwników musi działać. Oczywiście skoczek D4 i teraz wezmę tutaj tego gońca, chociaż nie muszę się śpieszyć z tym biciem, bo mogę na przykład C5 sobie podreperować tego skoczka, zależy gdzie hetman ucieknie, nie do końca też mogę, bo na B7 padnie mi pionek, więc zastanawiam się, może jakieś E5 tutaj, chociaż też nie chcę tutaj chyba za bardzo tego zepsuć. Może po prostu C6, no spokojnie zagramy. Też biorę pod uwagę takie ruchy. W ogóle teraz, wiecie co, zagram król F8. Tak sobie teraz pomyślałem, że mój król musi pilnować gońca, a roszada nie jest tutaj może aż tak bardzo konieczna. To znaczy tak, pozycja nadal jest taka, wiecie, no, zwariowana chyba. Bardzo na głowę tutaj trzeba grać i... Jestem prawie pewny, że białe mają lepszą. O, i teraz to nie, taktyka. Skoczek F3, moi drodzy, zobaczcie, co się stało. Potworny goniec. No i hetman, niestety. Przeciwnik podstawił. I kontynuuje grę. No dobrze. Może skoczek F6 z planem skoczek H5, żeby wymienić kolejną figurę. Tak będzie atakowany goniec, to mogę tak zagrać. Okej. Chyba skoczek H5 od razu. Wybijemy, tu się goniec nigdzie nie wybierze. Zawsze mamy szansę go zbić. I tam hetman D7, hetman na H3. I opcje matowe będą na H2 się pojawiały. Hetman D7. Może nawet goniec na E5 za chwilę. No przy hetmanie więcej, to wiadomo jak jest w szachach. Względnie prosto. Goniec E5 sobie mimo wszystko zagramy. Po wybiciu wbijamy. Skoczek na F4 zaraz wlatuje. W ogóle jeżeli skoczek zagra na G3, to my na F4 i hetmanem na H3. Tutaj to teraz mamy bicie na H2, taktyka fajna wchodzi, hetman H3 i mat. No dobrze, lecimy dalej. 1666. No to zagrajmy skoczek C6. I skoczek F6. No już po zagraniu pionkami tutaj te skoczki nie pofruwają za bardzo. No muszę wracać. I wracam skoczkiem kolejnym. Jeszcze raz skoczek. Oczywiście nie próbujcie tego w domu. I jeszcze raz wrócę. Jeszcze raz, czyli 8 ruchów skoczkami wykonam i dopiero będę kombinował tutaj w tej pozycji. I wracamy. No dobra, gość ma tutaj bardzo silne centrum, zrobioną roszadę, figury w grze, stoi to dobrze.
E6 tym razem sobie zagram. Jak widzę wieżę na E1, która chce celować w króla, no to E6. No i tutaj muszę ustawić jakieś takie kolce, może H6. Znaczy, jak zagra goniec, to zawsze mam goniec E7 w razie czego. Nawet też skoczek i potem H6. Takie rzeczy można stosować. Potem G5, skoczek. No właśnie, zagram skoczkiem, bo potem gram H6, jeżeli goniec ucieknie, gram G5, goniec ucieknie i tam na przykład skoczek G6. Atakuje mocno, oczywiście to jest zrozumiałe. Gram H6, na szczęście nie ma takiego ruchu teraz, bo po prostu bije tutaj gońca. Ale to też tak psychologicznie działa na zawodniku. Zobaczcie, że szybko się rzucają na mnie. Dobra, bije oczywiście. D6 może być zagrane? Może być zagrane. To wtedy, no właśnie, D6 bym grał na jego miejscu. Już tutaj na maksa szedł. Wybicie, wybicie. A, o, nie wybił. Znaczy, nie przepchał. To wybijam tym, jak wymieni mi hetmany, to w ogóle cudownie. Ale nie wymienił hetmanów. A, właśnie. Goniec D7. Troszeczkę muszę tutaj tymi figurami zacząć się rozwijać. Hetman C8 zagrywam, żeby zagrać gońcem tutaj i wstawić skoczkę na D7. Ciasno jest w obozie, ale jak się wymieni jakaś figura, to już będzie troszkę lepiej. Z roszadą się póki co jeszcze nie śpieszę, ale zauważcie, że też nie ma szturmu pionków na mnie. Jakoś przeciwnik nie ma szansy, żeby to spróbować wykonać. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Te partie są zawsze inne. Hetman zagrał tutaj, dobrze gramy. Może tak w ogóle zagrać? Nie, no chyba tak gońcem. Nie chcę zbić skoczka, prowokuję go też do takiego ruchu. Też wtedy mogę w ten sposób zagrać. On zbije, hetman zawsze może zagrać na A6. Roszadę też w pewnym momencie trzeba będzie oczywiście zrobić. Tak, zagrał, skoczek D7, tu będzie trzask prawdopodobnie. Skoczek C5 też może mieć fajną placówkę w razie czego. Tutaj pionek wisi, dobra, jest wybicie. Bierze D3, to podstawił jakość przeciwnik. No tak, skoczek C5, biorę jakość. No tak, podstawki się zdarzają, jak widać, cały czas. A to też przeciwnika mogło wybić z rytmu po prostu. No i zrobię po prostu roszadę. Teraz trzeba aktywować ciężkie figury. Wieża D8. Jak wymienię tą wieżę, to będzie już łatwo w miarę. O, i to się dzieje na naszych oczach. I hetman D8. Już nawet nie muszę tego pionka bronić, po prostu chcę wymienić tutaj, nawet oddać swojego. OK i hetman D4, centralizacja hetmana, nawet jak mi weźmie pionka, to wstawiam wieżę na D8, tego pionka potem biję albo tego. I tu się bardzo dobrze to wszystko trzyma. Jeżeli nawet odejdzie skoczek z C3 gdziekolwiek, no to tam hetman D1. No i wygląda na to, że kolejna partia z 8 tempami mniej się uda. Chyba pionka na E5 sobie skrobnę. Za chwilę wejdę gońcem, może tu pogrożę matem jakimś tam, albo gońcem na C5. No to już jest w miarę prosta pozycja. Tutaj figury białych po prostu są troszeczkę zamknięte. O, tutaj dajemy szacha. Jeżeli król H2, to dajemy szacha. On musi tak grać, no i tutaj już jest przeciwnik na wykończeniu. Król H1, hetman E1 i dajemy mata na F1. Dobra, lecimy dalej. Skoczek F3. Przeciwnik z Nigerii. Proszę bardzo. Czekamy cierpliwie na pierwszy ruch naszego przeciwnika.
Skoczek C6. O, może będzie zabawa. Skoczek C3, skoczek F6. Zobaczcie, co się dzieje. No to wracamy. O, zagrał E5. On nie wraca. Dobra, wracamy. Znowu gram skoczkiem. Znowu on buduje szybkie centrum. Pewnie mnie zaatakuje. Albo i nie. Gram skoczkiem kolejnym. I uciekam skoczkiem. I uciekam skoczkiem. 8 ruchów skoczkiem zagrane. No i teraz będziemy kombinować znowu. W ogóle przeciwnik wyprowadził bardzo klasycznie figury i zrobił centrum. No 1750 to już jest ranking całkiem. To nie jest tak łatwo. I teraz będziemy tutaj próbowali. On myśli, dobrze. Gramy sobie E3. On już dobrze kombinuje. No gramy E3, tutaj trzeba coś w centrum zacząć. No właśnie, już skrobię. Bardzo dobre podejście, uważam. Zawodnika. Zagramy sobie H3. Żeby też nie było tutaj jakiegoś tam zagrania. Jest bicie, słusznie. Bardzo dobrze. Bije tym i wieża wchodzi na D. Wieża wchodzi i lekko nie będzie. Skoczek D2. Oj! Przegrana po tym ruchu. Się doigrałem, słuchajcie. Ale jednak nie zagrał. Jeszcze tam nie zagrał. Skoczek F6 gramy. Będziemy to cisnąć. Ale już ten zawodnik o wiele lepiej reaguje. O wiele lepiej. Już tu są konkretne groźby. To już jest bardzo ciężko, uważam. Tak, w ogóle muszę chyba zagrać. Nie chce się, ale trzeba. Tutaj oczywiście na razie bronię. Moim celem jest zrobienie szybko roszady. Teraz zbiję końcem. To mi tak zagra. No nie ma wyjścia. A jak skoczkiem? To mi tutaj zagra. Muszę gońcem. Po takim ruchu... A no właśnie, może tak zagrać. Będę musiał oddać materiał. Ten ruch jest dobry i ten ruch jest dobry. Tu przeciwnik po tych ruchach powinien wygrywać. O nie. Zagrał bardzo źle. Uważam. Gramy tak. Znaczy bardzo źle. Pozycja czarnych jest genialna oczywiście. Tylko, że nie wykorzystał tej opcji tutaj przeciwnik. No i teraz chyba mam czas, żeby zagrać gońcem. Chociaż ten goniec wygląda paskudnie, ale liczę na taki ruch, bo jeżeli tak zagra, to ja tutaj wchodzę skoczkiem i cała linia będzie zamknięta. To mi trochę pomógł, bo robię roszadę. Jeżeli wybiję, to wybijam i już będę mógł jakoś tutaj funkcjonować. Tak, tutaj to już będzie całkiem ok. Znaczy, z tego wora tutaj przeciwnik pomógł wyjść. F5. Chyba taki w ogóle ruch jest ciekawy. Nie, on wybije, ja tu, on wybije mi tu. Nie do końca. Wieża na D1 zatem gramy. Cały czas po tym ruchu wskakuje sobie tu. Hetman F7 chce mi skosić pionka. Może w ogóle tak zagrać. Tak zagramy. Hetman B5. Chodzi o to, żeby atakować gońca i chodzi o to, że po odejściu gońcem, na przykład tutaj, mogę spróbować zbić pionka na E5, a nie wiem, czy ja to nawet chcę zrobić, bo może lepiej zagrać hetman B3, żeby spróbować wymienić hetmany. Jeszcze raz się zastanawiam nad tym ruchem. Nie, wymiana hetmanów myślę, że będzie lepsza. Znaczy próba wymiany hetmanów, bo jeszcze on może tak zagrać. Wymienił. Okej. Skoczek może wlecieć tutaj. A to ja wtedy skoszę tu pionka. Też do końca nie będzie takie proste. Dobra, mądrze zagrał. To teraz muszę goniec na C1, pasywnie cały czas, ale już przynajmniej nie mam tego związania. No i czeszę jedną wieżę. No wieżą musi odbić, bez dwóch zdań. I chyba B4. Pionkiem odbił? To dałoby funkcjonować. Gramy B4, żeby nie zagrał tutaj skoczkiem na A5 i zaraz stawiam wieżę na D1. Tutaj poszło. No dobra, skoczek D4. Jak wybija, to wybijam tym pionkiem i goniec będzie aktywny. Czymkolwiek przeciwnik mi tutaj nie odbije skoczka, to jest dobrze. Pytanie, czy tutaj wybić? Nie, zagramy sobie wieżą. Poczekam cały czas na to wybicie i odbicie tym pionkiem.
No ale to, co było tutaj wcześniej, słuchajcie, teraz to jest rewelacja, co nie? Jest D5, posunięcie D5, może po prostu B3, żeby gońca uruchomić. A, przecież on tak może zagrać. I tak powinien zagrać, bardzo dobrze zrobił. Bardzo dobrze zrobił. Zagram B. Właśnie. Chodzi o to, że tutaj chciałem i tu uruchomić gońca. Tu cały czas jest ciężko, słuchajcie, jest bardzo ciężko. Może przyjąć pasywną postawę mimo wszystko. Zagram gońcem na D2. Wpuszczam skoczka. Przestawię tu króla i coś dalej będę próbować rzeźbić, no bo co tu innego można grać? No właśnie, on też idzie królem, ja również podejdę. Czarne nadal są świetne w tej pozycji, ale były jeszcze bardziej lepsze wcześniej troszeczkę. Podchodzę również szybko królem, ewentualnie zastanawiam się, czy tu wieżą nie zagrać. Tutaj to przeciwnik sami proponuje w ogóle wolną linię, no to... Grzech nie skorzystać. Wieża A1. Zdecydowanie. Można też próbować, może potem wieża tutaj, wieża tu, ale nie ma chyba sensu. Znaczy, najpierw może królem po prostu podejdę i delikatnie F3 skrobne. Niekoniecznie będę chciał wybić, ale królem trzeba podejść w końcówce. Koniecznie poprawić te figury. A potem się zobaczy. To tak też psychologicznie działa. Dobrze, że z takiego wora wychodzimy. No dobra, i teraz pytanie, którym pionkiem odbić? Bo jak odbije tym, on wejdzie tu skoczkiem. Jak odbije tym, też wejdzie skoczkiem. Goniec tu będzie działał dobrze. Wybije chyba jednak tym pionkiem. Żeby mieć tu jakąś tam przestrzeń. I teraz podziałamy wieżą na A7. On oczywiście zagra tutaj. I tu chyba G3 trzeba zagrać, żeby nie było ruchu F4. Tak, trzeba grać. I tutaj H4, żeby przytrzymać te pola dla gońca. No, powiem tak, ta pozycja na pewno jest, znaczy nie jest przegrana czarnymi. Może jest koło remisu, tak oceniam, chociaż mogę się mylić, szczerze mówiąc, bo sam w sumie nie wiem, którym kolorem wolałbym grać. Skoczek za bardzo też nie ma pola manewru, on wszedł tutaj do obozu i wygląda świetnie, ale czy on tutaj spełnia swoją dobrą rolę, tego nie wiem. Jeszcze muszę pokombinować chyba z gońcem na E3, żeby tu przypilnować pionka, wstawić króla i spróbować zagrać ruch C4. No, na to mi nie pozwoli przeciwnik, ale zagramy tak. Muszę też uważać na wejście wieży czasami tutaj, żeby nie było siatek matowych. Tutaj będzie trzeba uciekać. Co? To tu zagram. Jeżeli on zagra wieżą, no to dostanie goniec G5. Liczę na taką małą pułapkę. Ale on to chyba wszystko widzi. Dokładnie, to wszystko widzi. Bardzo dobrze, no to teraz tu chyba. No, król musi iść tutaj. Jeżeli B4, nie muszę w ogóle reagować. Król zawsze może wybić, w razie czego. No pytanie, czy po tym ruchu taki ruch nie będzie dobry. Wybicie pionek ucieka. Oj, to też groźnie wygląda. Przeciwnik ogarnia. Przeciwnik tutaj, słuchajcie, bardzo dobrze ogarnia. Wolna linia jest. Słabości u niego nie widać. Przejdę królem po prostu troszkę bliżej. Nieco będę tutaj wyczekiwał. No właśnie. I teraz pytanie, czy reagować, czy nie. Może wieża na A5 z planem wzięcia pionka. Jeżeli król tutaj, to super, bo wieża nie da mi szacha, więc przepcham tu. Bo teraz myślę nad czymś takim, że żeby przepchać pionka. Znaczy on jak zbije, to ja zbiję tutaj i będzie ok. Tylko mi na to nie pozwoli. No właśnie. Tak. Chyba trzeba na to iść. Będzie groźnie, ale też będzie ciekawie. Idziemy na to. Gramy C4. Bicie.
O, czekajcie, przecież ja nie zauważyłem takiego ruchu. Hello, jest D5. W ostatnim momencie zauważyłem, tutaj oczywiście zbijam wieżę. No, taktyka podziałała tym razem. Cóż mogę powiedzieć? Znowu mnóstwo szczęścia w tej partii. Z tym graniem skoczkami. No, takie to zawsze coś trochę innego. Okej, no to gramy gońcem na E3. Tutaj damy szacha. Tym wieżą. Zbieranie pionków. A, nawet już przeciwnik pozwala na to sam. Więc gramy sobie wieżą na A6. Było blisko. No, bijemy. I bijemy. Tego typu plany. Oczywiście tutaj realizacja to jest już. Oj, jeszcze podstawka. Okej. No mamy to, no. No, taki mały eksperyment. To widać było, jak to wyglądało. 1689. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzach, jaką konfigurację może byście chcieli jeszcze zobaczyć. Zobaczymy, czy coś fajnego się wymyśli. Dzięki, do zobaczenia.